pierwsze pytanie, czy mnie słychać? Dobrze, z tyłu też? Dobra, dzięki. Więc tak, to będę mówił trochę o tym, w jaki sposób tworzyć dobrze API dla urządzeń mobilnych i wydaje mi się, że macie sporo szczęścia z tą prezentacją, bo mówiłem ją już 9-10 razy, jakby pierwsi, od pierwszych nieszczęśników zbierałem dużo feedbacku na temat tego, gdzie się wdaje niepotrzebne w ogóle szczegóły, które powrzucałem, zostawiłem naprawdę kawał mięsa. Więc jedno takie słowo wprowadzenia o tym, ja pracuję w firmie, która wytwarza aplikacje mobilne, przede wszystkim, przynajmniej tak się reklamujemy, tak szukamy klientów. I czasem się zdarza, może nawet nie tak rzadko, że przy okazji potrzeba do tego jakiegoś backendu, a klient nie ma swoich backendowców albo istniejącej aplikacji na serwerze, wtedy my też ją robimy. Ja jestem jednym z bardzo niewielu w tej firmie, w firmie Polidea backendowców. I jest to całkiem ciekawy świat, ponieważ byłem przyzwyczajony do tego, że pracuję nad dużymi kolosami, nad systemami, które były świętą krową w firmie i kiedy mówiliśmy, że coś jest trudne, skomplikowane, że się nie da i że nie przyjmujemy takich zmian albo że to jest po prostu ciężkie i musi trochę to trwać, to wszyscy nas wtedy słuchali. Teraz natomiast nikt w żaden sposób tych backendów nie zauważa. Zauważają jedyne co to aplikację mobilną. Jeśli cokolwiek na niej chociaż troszeczkę przycina i to jest wina backendu, to musimy stanąć na głowie, zrobić cokolwiek, ale ma działać stabilnie i szybko. Nazywam się Wojtek Erbetowski i jestem uzależniony od community. Zawsze mi się podobało, jak w wielkiej firmie tworzyła się taka społeczność, nawzajem programiści sobie robili wykłady po konferencjach, dzielili się wiedzą gdzieś nawet przy kawie w kuchni. Aż później trafiłem na warszawskiego JUGa i odkryłem po prostu taką mądrość tysiąca firm. Ludzie, którzy po prostu za darmo przychodzą, dzielą się niesamowitą, w ogóle bezcenną wiedzą. Tak jak i w tej grupie widzicie, jak się dzieje. No i też przy okazji rozwijam mocno to community. To znaczy też warszawskiego JUGa prowadziłem przez tam niecałe 2 lata. Założyłem Mobile Warsaw, organizowałem Warszawę. Do tego jeszcze konferencję mobilną Mobile Central Europe i w ogóle, jak widzicie, jest tego sporo. Jestem tak uzależniony, że zawiązałem nawet Meta Meetup, czyli taki miesięczny meetup dla organizatorów meetupów. Więc już jest grubo. Okej, okay. Jakby pierwsze ważne pytanie na temat samego takiego tematu. Dlaczego nie mówimy o tym po prostu, nie mówię w... Dobra. Nie chcę. Raz, dwa. Okej. Okay. Teraz jest okej? Okay? O, jest lepiej teraz, jak tak będę mówił? Okej, okay, dobrze. Chwila grozy. Okej, okay. Więc dużo wykładów, może mieliście okazję też uczestniczyć o tym, jak projektować dobre, ładne API. I tu w tym wykładzie nie o to chodzi, bo bardzo często jest tak, że dobre, ładne API ze wszystkimi fajnymi praktykami się fatalnie sprawdza dla urządzeń mobilnych. A to wszystko dlatego, że po prostu mamy ograniczenia i te ograniczenia sprawiają, że nie wystarczy, żeby było bardzo czytelne API. Kto nie kojarzy, czym jest REST? Okej, okay. Tak myślałem, wstydź się trochę przyznać, jak inni nie podnoszą rąk. A kto w takim razie tworzył jakieś restowe API? Dobra, super, to jakby drugi z tych skrótów, bo to jest wbrew pozorom w ogóle skrót bardzo dziwny, który gdzieś tam każdy prelegent sobie po angielsku łamie na tym ATOAS język. I czy ktoś w ogóle wie, czym to jest? Okej, okay. A kto wie, czym jest hypermedia w HTTP? Dobra, hypermedia to generalnie dotyczy się linków tak naprawdę, które z początku były najpopularniej tak nazywane w zwykłych stronach HTML.
kiedy po prostu przechodziliście między stronami, ale ostatnio też, może nie aż tak zupełnie ostatnio, ale może od roku robi duży szał w różnych API jakichkolwiek. Więc jeśli zaczniemy chociaż od króciutkiego wprowadzenia do REST-a na konkretnym bardzo przykładzie. Więc REST zakłada, że nie wywołujecie zdalnie różnych akcji. Macie generalnie jakieś encje, jakieś takie byty, obiekty, do których macie adresy. To jest najważniejszy kawałek. Może w tym będę miał laserek. O, dzięki wielkie za odpowiedź. O, ekstra. Więc generalnie najważniejsze jest, że jesteśmy w stanie jakoś ten zasób zidentyfikować w internecie i na nim wywołujemy akcje. Akcje bardzo dobrze określone, to znaczy możemy go stworzyć, możemy go skasować, zmienić albo odczytać. W tym przypadku po prostu sobie go czytamy. Robimy w takim razie geta i w tym momencie dostajemy jakieś podstawowe pola, ale też właśnie całe linki są do tego, żeby niekoniecznie przez konwencję czy przez dokumentację mówić, gdzie się odwoływać pod kolejne części, po kolejne związane z tym obiektem inne obiekty, tylko po prostu linkujemy do nich. Czyli chociażby ciekawą rzeczą jest trzymanie linku do samego siebie, czyli jeśli ktokolwiek zobaczy gdziekolwiek zapisany taki zasób, wie, jak może go w ogóle zmienić, skasować czy odczytać ponownie, jak będzie jeszcze raz chciał. I załóżmy, jak to użytkownik ma tam powiedzmy jakiś adres. Czyli jeśli chcemy dowiedzieć się, jaki ten adres jest, robimy kolejne zapytanie, dowiedzieć się o to, jaki on dokładnie jest. I to jest generalnie bardzo fajny zarzut projektem. Teraz zamiast jakiejś dokumentacji, której zwykle i tak nie ma, albo przekłamuje gdzieś tam, po prostu wystarczy nam jakiś taki punkt zaczepny, w którym zaczynamy w ogóle łączyć się do tego API, a później już po nim tylko chodzimy. Mamy taki graf zależności. Wiemy, jakie metody musimy wywoływać, żeby odpowiednio robić interakcje, a linki już dostajemy z samych zasobów. Niektórzy faktycznie fajnie się tego trzymają. I to jest jeszcze jedno ważne, że dla tych, którzy API robią wielokrotnie, jeśli próbują zrobić takie ściśle restowe API, to się wydaje to taką prostą nakładką na bazę danych. Nie ma tam skomplikowanych akcji, czyli hej, wyślij komuś powiadomienie w tym momencie, tylko tworzymy zasoby, zmieniamy je albo usuwamy. Okej, więc problem jest taki, że jest też coś takiego jak latencja, którą łatwo jest generalnie zrozumieć, wyobrazić sobie. Jeśli ktoś nawet nie jest generalnie zaznajomiony z takim powiedzeniem, to troszeczkę może upraszczając mocno, można powiedzieć, że latency to jest ten pierwszy moment, w którym czekamy na otworzenie strumienia danych, zanim zaczniemy jakiekolwiek dane otrzymywać faktycznie. Więc załóżmy tutaj, może wchodzi w urządzeniu mobilnym, który powiedzmy nie jest na Wi-Fi, tylko na zwykłym łączu radiowym, wchodzi sporo rzeczy. Przede wszystkim łączy się do BTS-a, a tak naprawdę być może do różnych, które odbierają pakiety od niego. Te wszystkie pakiety, które dolatują, tak naprawdę też w różnej kolejności muszą zostać posortowane, odtworzyć z tego trzeba trochę sensu, wysłać to przez tak naprawdę przynajmniej kilka, a często kilkanaście kolejnych maszyn i dopiero na całym nawiązanym tym połączeniu zaczynają płynąć dane. Problem jest, może jeszcze trochę tego, jakie to latency faktycznie jest. Wychodzimy zawsze od tego, że jeśli tworzymy te aplikacje, to zastanawiamy się też dla kogo. Tutaj macie przykład z centrum Warszawy, spisywane dane na urządzeniu androidowym plus na Macu. W firmie mamy światłowód, całkiem niezłe łącze. Jak zobaczycie, zwykły ping na serwery Google'a gdzieś tam był poniżej 3,5 milisekundy. To jest bardzo fajny generalnie wynik, czyli jak się spodziewacie, po prostu każda sensowna strona, która gdzieś tam wykorzystuje cache i jest szybko serwowana, naprawdę szybko znajduje się na waszych ekranach. Jeśli używacie urządzenia mobilnego na dokładnie tym samym łączu, w tym samym czasie, przy tym samym obciążeniu, generalnie przez to, że troszeczkę jest jednak słabszy ten modem,
wbudowany do moduł do Wi-Fi w urządzeniu, już mamy sytuację na oko 5 razy gorszą. Tylko dlatego, że korzystamy z mobilki. I przechodzimy dalej, na przykład LTE, które jakby widać po tym przykładzie, że może nie do końca dobrze się spisuje, a może wręcz przeciwnie, bardzo dobrze, tylko jest dosyć dociążone. Wypadało w testach tak naprawdę gorzej jeszcze niż to, co kiedyś nazywano 3,5G, a Play nazywał to 4G, czyli HSDPA+. W którym możecie się spodziewać, wychodząc od tego początkowego wyniku, opcji 20 razy gorszej. Nie? To teraz zastanówcie się nad tym, że jeśli ktoś w tym momencie zaczyna jakiekolwiek requesty robić w tej aplikacji, wy jako programiści, siedząc sobie i testując całe to API i puszczając testy integracyjne, macie już mocno przekłamany obraz o tym, jak szybko to działa. Zwłaszcza jeśli to są krótkie, ale częste zapytania, to w ogóle w ten sposób nie wychwycicie tego. Ale jeszcze, no powiedzmy już o 2G, ciężko powiedzieć, żeby jakaś większa strona łatwo przeszła, ale każdy korzystał z takiej sieci, to wie jak jest. Ale inna ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to odchylenie. To znaczy, jeśli ono zaczyna się, odchylenie standardowe, jeśli zaczyna się robić naprawdę spore, w tym momencie nie tylko powinniśmy sprawdzać, jak na średniej to działa, ale też tak naprawdę na granicach z odchyleniem, tak? Czyli wiemy, średnia mówi nam o tym, ile średnio będzie to trwało, ale odchylenie mówi standardowe o tym, ile średnio jesteśmy, jak daleko jesteśmy od tej średniej. Czyli mamy dość duży rozrzut w ogóle przy przyłączach mobilnych, nawet bardzo dobrych. Akurat urządzenie, które obsługiwało LTE, nie pozwoliło aplikacji zainstalować, która to pokazywała, więc co, tam gdzieś tej jednej rzeczy brakuje. Więc teraz może być trochę wariacko, jeśli mamy bardzo dużo tych zapytań i ostatnio mieliśmy aplikację, robiliśmy, do której ktoś inny robił backend i zrobili bardzo dużo fajnych wzorców, między innymi właśnie HTOAS. I teraz, gdy aplikacja się otwierała i ładował się główny ekran, w ogóle bardzo fajny backend, był w skali napisany, konsola była interaktywna zamiast dokumentacji, to była generowana z kodu, więc zawsze też aktualna, ale przerost formy nad treścią był taki, że żeby zobaczyć główny ekran w aplikacji, aplikacja musiała zrobić ciut ponad 1400 zapytań do serwera. Nie? Bardzo małych, zwykle gdzieś tam idąc dalej, po prostu drzewiaście się to robiło. Czyli wiecie, zaczytujecie kolekcję, ale kolekcja nie daje wam danych, tylko linki do danych, prawda? Każdy zaczytujecie oddzielnie. Czyste wariactwo. Jak to obchodzić? Jakby najprostsze zdecydowanie możliwe wyjście jest takie, żeby po prostu połączyć te rzeczy, które potrzebujemy w jakimś jednym kontekście. Aplikacja po coś się zgłasza, to możemy się dowiedzieć, czego potrzebuje. Możemy po prostu w tym jednym requestie zwrócić te rzeczy, które będą jej potrzebne, żeby nie musiała dalej się zgłaszać. Wydaje się w ogóle tak głupie, że aż nie trzeba by tego mówić, ale chyba żadne jeszcze z API, które gdzieś tam odziedziczyliśmy, nie robiło tego tak naprawdę w kontekście faktycznie aplikacji, nie dostosowywało się. Czyli w tym poprzednim przypadku wiemy, że jakby ten obiekt user, on ma bardzo dużo fajnych rzeczy w ogóle, ale te rzeczy są widoczne często w przeglądarce, może w panelu administracyjnym, może na iPadzie, ale na iPhone'ie już nie, bo tam nie ma na to miejsca i nikt nie chce tego widzieć, nie chce mieć możliwości ustawienia wszystkiego, chce mieć prostą tą aplikację. Dlatego wyślemy tylko to, co jest widoczne na ekranie, czyli imię, nazwisko, wiek i do tego kraj, który był już dociągnięty z tej kolejnej ENCI. Czyli rozbijamy teraz w ogóle to, w jaki sposób my modelujemy na backendzie dane, od tego, jakie jest API, zbliżając je do tego, jak działa faktycznie aplikacja. I oczywiście pierwsze pytanie. Możemy to zrobić, ale jeśli wiemy, że aplikacja, wiemy, kto robi aplikację, możemy z nim porozmawiać, albo ta aplikacja już istnieje i zajrzymy po prostu. Ale to często nie jest ten przypadek. Na przykład piszecie bardzo ogólne API, być może w ogóle API, z którego bardzo chcecie, żeby korzystała i przeglądarka, i jeszcze aplikacje różne. Albo po prostu ktoś w przyszłości się zintegruje i ciężko wam odgadnąć, czego będzie potrzebował. Jest do tego świetny mechanizm zwany expansion.
I do tego w tym przypadku zadziałałby on w ten sposób, że mówicie, że okej, jakby chcę tego usera, ale z adresu głębiej z ENCI wyciągnij mi jeszcze country. To znaczy, że wciąż nasze API się nie zmienia, rozpisujemy dokładnie tak, jak chcemy, może być ładne restowe do wyciągania danych, ale dajemy komuś możliwość ingerencji w to, czyli że może drzewiaście dalej zaciągać te dane. Teraz jeśli chcemy zaciągnąć całą kolekcję, na przykład użytkowników, to w kolekcji możemy powiedzieć, że daj mi od razu wypełnioną tą kolekcję, ale tylko z tymi polami też z użytkowników. I przede wszystkim, żeby oczywiście to wszystko jakoś zwinnie działało, trzymamy otwarte połączenia. Wystarczy, generalnie każdy serwer aplikacyjny, każdy tam Nginx, Apache to obsługuje, klient, każdy mobilny tak samo. Wystarczy prostą konfigurację dorzucić na główek, że połączenie wytrzyma między różnymi requestami. Okej, i fajna rzecz, kolejna na horyzoncie, czyli HTTP2, wcześniej znane jako Google Speedy, wchodzi, czyli dla tych, którzy nie słyszeli, generalnie chodzi o to, jak kojarzycie z przeglądarki, jak ładowane są zwykle zasoby i idzie taka, jak się mówi, wodospad tych wszystkich zasobów, które są kolejno dociągane. W tym momencie będzie można w bardzo wydajny sposób otworzyć bardzo dużą ilość równoległych połączeń dociągających dane. Wszystko przyspieszy i nie będzie zabijało serwera, ale nie pomoże nam w przypadku, jeśli potrzebujemy dociągnąć pierwszą encję, żeby dowiedzieć się, jaki w ogóle jest link do kolejnej i do kolejnej w tym jednym. Okej, i mówiłem, że to świetnie, HTTP świetnie dokumentuje API, ale zabieramy to w pewien sposób, merdżując wszystkie te odpowiedzi, to warto dać coś w zamian. I trochę mamy takie podejście, że ta dokumentacja dla nas jest całkiem ważnym miejscem i coraz ważniejszym się staje z projektu na projekt. I w tym momencie projekty, kiedy rozpoczynamy, to siadamy przede wszystkim do dokumentacji API, zanim jeszcze zaczniemy tworzyć backend czy aplikację mobilną. I tworzymy ją w taki wykonywalny sposób. To jest Swagger, na przykład jeden z, zdaje się, trzech modnych rozwiązań, a kilkunastu w ogóle istniejących, w którym w JSON-ie wcześniej, a teraz w YAML-u też, możemy opisać, jak wygląda nasze API. Czyli na wejście dostajemy taką listę zapytań, znaczy listę wszystkich ścieżek, łącznie z metodami, ale to nie wszystko. Od razu w tej dokumentacji możemy sobie ją kliknąć, ona się wtedy rozwija w taki fajny formularz, gdzie możemy wprowadzić wartości wszystkich parametrów, które mamy w danym endpoincie i od razu uderzyć w to API. A że często stawiamy to razem z aplikacją backendową od razu, to JavaScript naturalnie może korzystać z API, bo stoi dokładnie w tej samej domenie. Super sprawa dla obu stron tak naprawdę. Jeśli ktoś z Was robi aplikacje mobilne, to trafia często na problem z API i zaczyna debugować, co źle zrobił w kodzie, że to nie działa i potrafi na przykład po paru godzinach trafić na to, że zrobił wszystko dobrze, ale problem jest po stronie backendu i gdzieś tam chce to zrobić. To nie zostawia żadnych złudzeń generalnie. Jeśli nie działa dokumentacja w jakikolwiek sposób, to wiemy już, że trzeba z backendowcami porozmawiać, żeby coś poprawili. Dobra, to latency było tym naszym pierwszym takim ograniczeniem. Drugim takim niesamowicie ważnym jest przepustowość. Czyli jak już zawiążemy całe to połączenie, to teraz cały ten strumień danych płynie teraz przez wąską słomkę i jakby nie da się zrobić dobrze aplikacji, nie zastanawiając się nad tym, kto będzie z niej korzystał i w jaki sposób. Więc wychodzimy często, na przykład narysowaliśmy taką mapkę na podstawie Akamai, taka ogromna firma Content Delivery Network, która serwuje, zdaje się tam, nie wiem, czwartą czy piątą część całego internetu przez swoje serwery. Ma całkiem sporo danych na temat tego, jak szybkie jest łącze, z którego ludzie korzystają i co więcej fajnie, bo dzielą się tymi danymi, wypuszczają taki kwartalnik The State of the Internet. I tam z tabel sobie czytałem właśnie dla różnych państw zakresy i porobiłem właśnie, zrobiliśmy sobie taką mapkę, żeby zobaczyć, na jakie łącza możemy się
na różnych rynkach nastawiać. Jeśli mamy klienta ze Stanów, który generalnie w ogóle jest zaskoczony, że istnieje coś poza Stanami i dopiero się co dowiedział o Polsce, bo ktoś polecił mu tutaj firmę, ale i tak wszystkich klientów będzie miał tu i nie obchodzi go nic poza tym, to interesują nas tylko naprawdę dosyć szybkie łącza, zwłaszcza jeśli celuje w ogóle w wielkie miasta. I to jest super, nie musimy się... Kiwasz głową, że nie, rozumiem, że okej. Ale generalnie ta średnia jest zdecydowanie wyższa. Generalnie w ogóle w Polsce mamy też całkiem fajną taką opcję, ale bywały aplikacje, w których naprawdę rzesze użytkowników były na całym świecie i w państwach, na przykład w Indiach, gdzie można założyć mniej więcej około 1 megabitu. Więc odpalamy sobie naszą customową sieć do testowania aplikacji mobilnych, przecinamy łącze, jeszcze symulujemy tak naprawdę 2 czy 3G, gubiąc odpowiednią ilość pakietów po drodze, żeby zobaczyć, jak to działa. Jeśli działa odpowiednio słabo, to sobie z tym próbujemy radzić. Więc przede wszystkim staramy się wysyłać tylko to, czego ta aplikacja potrzebuje. I to znowu się wydaje skrajnie proste, ale jednak jak budujemy API, to naturalnym dla nas, backendowców, jest to, że mamy jakiś model u siebie tych wszystkich informacji i ktoś się zgłasza, to dostaje. I dostaje takiego użytkownika z pewnie tam ciężko daleko tym kolorem odczytać, ale dostaje po prostu taki pierdyliar danych. Dlaczego? Bo my je mamy. A skoro je mamy, to czemu nie mielibyśmy ich wysłać, skoro nie mamy nic przeciwko, żeby ktoś te akurat dane przeczytał, podczas gdy w tej aplikacji koniec końców wyświetlane są tylko takie informacje. Oczywiście możemy to robić, ale tak jak w poprzednim przypadku, jeśli my wiemy, co ta aplikacja pokazuje, wiemy, czego potrzebuje, a jeśli nie wiemy, to znowu, expansion nas ratuje. Wcześniej mówiliśmy o tym, jak można zagnieżdżać rzeczy, ale też można limitować te pola. Chociażby Facebook daje nam taką możliwość, że tam mamy ogromną ilość informacji, ale możemy powiedzieć, że interesuje nas tylko 1-2 pola, nie ma problemu. Dostaniemy tylko to i oszczędzimy bardzo dużo na przesyle. I koniecznie kompresować dane, jeśli wysyłamy takie typowo biznesowe rzeczy, to znaczy mamy aplikacje, w których mamy, nie wiem, użytkowników, na przykład jakiekolwiek większe obiekty, do których użytkownik ma mieć wgląd, koniecznie trzeba to kompresować. Inaczej jest trochę, jeśli ktoś z Was robi na przykład gry albo dynamiczne aplikacje, w których idzie ogromna ilość krótkich informacji i przede wszystkim ważniejsze jest to, żeby one po prostu szybko docierały, niż żeby je kompresować. Więc dla tego typu danych, taki przykład, w których mamy to imię, nazwisko, username, jakieś parę zwykłych, takich zupełnie tekstowych czy liczbowych danych, jeśli tylko włączymy gzipa, to możemy zjechać, w tym przypadku zrobiłem tam, zdaje się, trochę ponad 200 kilobajtów danych. Zgzipowane, przesłane, 14% tylko tego zawierają. Czyli właśnie zaoszczędziliśmy 85%, 86% tego, co musi zostać przesłane, bez w ogóle zmiany API. I generalnie działa to tak samo na wszystkich mobilnych klientach, bez jakichś tam większych problemów. Wystarczy zwykle w większości frameworków włączyć odpowiednią flagę po prostu na tym. Jedyny przypadek, w którym mówiłem, że może się nie opłacać, kiedy mamy bardzo małe wiadomości i wysyłamy je często, to ten narzut gzipa może być przed wiadomością, faktycznie wysyłamy słownik, którym trzeba odkodować tą wiadomość i ten słownik troszeczkę dodaje, więc jeśli wysyłacie tam, nie wiem, po 10, 20, 30 bajtów, wtedy on Wam dorzuci to, gdzieś tam około 120, 140 bajtów jest ta granica, kiedy wiadomość zgzipowana ma tyle samo, co oryginalna, ale to są naprawdę małe, bardzo małe wiadomości. Te, które widzieliście wcześniej związane z użytkownikiem, już tam pewnie 140 znaków przekroczyły. Okej, do tego mamy kolejną sprawę. Generalnie dużo jest fajnych narzędzi na urządzenia mobilne i bardzo dynamicznie się rozwijają, ale w porównaniu do tych, które my mamy po drugiej stronie lustra, są wciąż beznadziejne. Jeśli zobaczycie, jakie jest wsparcie dla testowania jednostkowego
wszystkich tych rzeczy, to testy przechodzą, nie wiem, przede wszystkim czas, 10-20 razy dłużej w ogóle, żeby odpalić często prosty test, musimy na przykład postawić całą aplikację i po minucie się dopiero dowiedzieć, czy ten prosty teścik przeszedł. Więc staramy się robić, wychodzić naprzeciw i jak najmniej złożoności pakować do aplikacji mobilnej, jeśli możemy. Znaczy tam i tak jest masa takich UI-owych rzeczy. Ktoś przeszedł tu, nagle chce cofnąć, znowu tam przeszedł i trzeba szybko to jakieś obsłużyć. I tego nie damy radę wyciągnąć. Ale jeśli inaczej troszeczkę wygląda to, jak aplikacja przedstawia informacje użytkownikowi, a inaczej jak my modelujemy te dane na backendzie, to wtedy staramy się po naszej stronie tym martwić. To znaczy, taki prosty przykład, to jest, załóżmy, coś a la Twitter, w którym jeden użytkownik chce zafollowować drugiego. I to jest bardzo restowe, bo większość API, takich jak Twitter, Facebook, nie są restowe, przynajmniej większość tam pieniaczy internetowych by powiedziała, że to w ogóle z restem nie ma nic oczywiście wspólnego, bo takie powinno być restowe zapytanie. To znaczy ja nie followuję kogoś, bo to jest bardziej RPC, powiedzenie, że ja chcę zawołać jakąś taką akcję na serwerze. Jest coś takiego, obiekt, który jest relacją i ja chcę powiedzieć, że jakby no chcę stworzyć odpowiednią relację, odpowiedniego typu między jednym a drugim użytkownikiem. To jest restowe podejście. Natomiast takie bardziej RPC, i często to robimy do wywoływania zwłaszcza akcji, jest takie powiedzenie, że to jest już komplet informacji, nic więcej nie musimy mówić, jakby, że na tym użytkowniku zawołaj akcję follow, a ty wiem, kim jesteś, no bo jesteś zalogowany przecież. Dlatego nasze API często wygląda tak jeden do jednego z tym, co się dzieje na urządzeniu w stosunku do tego, jaki endpoint jest zawołany. I dzięki temu trochę tam tej warstwy takiego tłumaczenia akcji na API udaje nam się wyrwać. Okej, cache'owanie to jest sprawa, którą każdy generalnie w aplikacji mobilnej gdzieś tam robi, ale mało kiedy używa cache'a HTTP. A ponieważ jest wbudowany w jakieś takie wszystkie najpopularniejsze biblioteki, nie jest w standardowej bibliotece na Androidzie i na iOSie, ale i tak ich nikt nie używa bezpośrednio, tylko właśnie tam Retrofit i AF Networking są takimi hiperpopularnymi rozwiązaniami na tych platformach. Wystarczy, że będziemy się posługiwali odpowiednimi też nagłówkami i mamy trochę kontroli nad tym, jak długo te dane są cache'owane. I ktoś już nie musi tego obsługiwać. To znaczy, jak dostał listę obiektów i teraz nie musi pisać logiki związanej z tym, że okej, już od generalnie 3 dni nie sprawdzałem, czy nie ma jakichś nowych. Wystarczy, że zrobi ten request. I biblioteka już swoim kodem załatwi to, że zobaczy, aha, okej, ten request ostatnio poszedł, cache jest jeszcze aktywny, więc lokalnie zapisaną odpowiedź od razu zaserwuje. Paginacja jest bardzo ciekawą rzeczą, ponieważ zawsze ją robiliśmy wszyscy, ale robiąc strony internetowe. I robiliśmy ją w zupełnie innym celu. Jakby w jakim celu jest paginacja na stronie internetowej? Kto powie? Kto powie, jak czuje, po co jest paginacja? Na przykład nie, na Allegro. Wchodzi sobie na Allegro i dostaje 60 wyników zamiast 17 tysięcy na wyszukiwanie. Słucham? Okej. Taka informacja, czy jest dużo mniejszy zysk z pokazania dużej ilości wyników niż pokazania małej ilości szybko. Więc teraz, jeśli widzieliście kiedyś może takie średnie miejsca, w których pierwsza strona wyników Google jest klikana, to zdaje się, że poniżej 0,5% wszystkich zapytań, czy tam nawet jeszcze mniej, wchodzi w ogóle na drugą stronę, kiedykolwiek w tych zapytaniach. W ogóle poniżej tam chyba 2% przechodzi klika inny niż jeden z pierwszych 3 wyników. Paging na stronach internetowych jest po to, że my i tak nie zmieścimy w naszej głowie większej ilości informacji. Nie jest nam potrzebna. Czasem się tak zdarzy. Wtedy super jest wygodne dla użytkowników, jeśli mogą sobie wybrać większe strony, bo chcą przeglądać duże ilości danych, ale to jest rzadkość. W urządzeniu mobilnym w ogóle nie o to chodzi. Paginacja jest po to, bo aplikacji mobilnej ciężko jest naraz zjeść
zbyt dużą ilość informacji. Na przykład jeśli odpowiednia kolekcja ma, nie wiem, 800 megabajtów i klient chce ją sobie załadować do bazy danych lokalnie, żeby móc zawsze pokazywać dane i tylko sobie odświeżać zmiany, to wtedy chce i tak dzielić sobie to na drobne kawałki, żeby po prostu jak request któryś się wysypie, to żeby móc tylko ten powtórzyć. A to znaczy, że nie potrzebujemy mieć stron po 20, czy 50, czy 100 wyników, tylko stron, które w zależności od tego, jakie łącze, jakie urządzenie ma użytkownik, żeby się szczególnie często nie wysypywały. A to jest megabajt, 2 megabajty, 3 megabajty. Jeśli użyjemy do tego GZIP-a, to możemy wysłać na przykład komuś 100 tysięcy wyników na jednej stronie. Poza tym jest kolejny problem. Jeśli ktoś na stronie internetowej sobie coś wyszukał i w tym momencie, powiedzmy już do tego Allegro, jak wskoczyłem, i w tym momencie wskakuje nowa aukcja, to się przesunie cała ta lista w momencie, jak patrzę na pierwszą stronę i nie zauważę tego. Przechodzę na drugą stronę i rekord z tej pierwszej strony właśnie spadł mi na drugą stronę. Jeszcze raz go widzę. Czy coś się złego stało? Nie, najzwyklej tego nie zauważę, a jak zauważę, to się w tym żaden sposób nie przejmę. Aplikacja się o tym nie dowie i teraz załóżmy, że lecimy tak, że zgłaszamy się po najnowsze rzeczy. OK, dostajemy stronę wielkości 3. W tym momencie ktoś dostawia nowy rekord i ta strona właśnie nam się o jeden przesunęła. To znaczy, że kolejną stronę, już tutaj jest kolejna rzecz, zgłaszamy się po drugą stronę, dostaniemy 3 rzeczy. Ale aplikacja już to załadowała, to znaczy od tej pory na liście zawsze będziecie mieli te same rekordy. Jeśli ktoś usunie coś, to jest jeszcze gorsza sytuacja, bo zamiast duplikatu będziecie mieli dziurę w kolekcji, której już nie doładujecie. Dlatego wszystkie kolekcje najlepiej jest sortować według wydarzeń, to znaczy powiedzieć na przykład, że do tego momentu wysłałem ci dane, zgłoś się od tego momentu dalej, żeby dostać zawsze odpowiednią ciągłość tej kolekcji, ale jeszcze lepiej, niezależnie już od algorytmu na backendzie, po prostu kolekcję kończyć linkiem do kolejnej strony. Wtedy mobilni nie muszą w ogóle się nad tym algorytmem w żaden sposób zastanawiać, wiedzą, że jeśli potrzebują całą tą kolekcję, to dostaną wszystkie te informacje. Dobra, i to jest tak naprawdę tyle takich kluczowych rzeczy wybranych, ale fajnie zobaczyć jednak, czy to ma jakiś większy sens tak w życiu, nie tylko jeśli chodzi o wzorce projektowe. Więc jest taka fajna firma jak Applaus, a wcześniej nazywała się U-Test, kiedy robiliśmy dla nich projekt. Dostaliśmy ich aplikację i przez, zdaje się, blisko rok zespół pracował nad nową wersją i w pewnym momencie zgłosił też do klienta, że jakby no niezależnie od tego, jak ładną ją robią i zwinną, i tak bardzo długo czekają na informacje z backendu. Backend był, całe API było napisane pod JavaScript, który działa w przeglądarce i tam były wyświetlane wszystkie te informacje, więc naruszało większość tych rzeczy, chociażby które, o których tu powiedziałem. No i zrobiliśmy coś takiego, że z początku mieliśmy po prostu móc zrobić nowe API w całym tym backendzie, ale klient powiedział w końcu, że no mamy jakby dwóch nowych programistów, oni siedzą tutaj w Bostonie z całym zespołem i od 2 tygodni stawiają sobie środowisko. Więc możecie mieć z tym problem, jeśli jesteście jeszcze zdalnie do tego i tam jest sporo generalnie zależności, to już jest trochę stara aplikacja. Więc zróbcie middleware. I my zrobiliśmy de facto taki translator API tego oryginalnego na takie zoptymalizowane pod aplikację mobilną. I zeszliśmy z 36 wszystkich endpointów do 20, a to znaczy, że aplikacja, jeśli używała 16 z tych oryginalnych endpointów, to robiła to zawsze w kontekście jakichś innych. To znaczy musiała zapytać o jedno, dowiedzieć się albo o kilka rzeczy naraz, albo dowiedzieć się jednego, dopiero kolejnej rzeczy i tak dalej. Udało się je w ogóle usunąć. I do tego, jak przechodzicie, przeklikujecie się dokładnie przez całą aplikację, żeby każdej funkcjonalności raz dotknąć, ta aplikacja robiła 86 zapytań, i zeszliśmy do 20, co znaczy, że mieliśmy dokładnie jedno zapytanie na kontekst w aplikacji. Na jeden jakby widok, chociaż to nie zawsze koniecznie jest akurat widok. Czasem to jest trochę bardziej interaktywne.
I koniec końców wysyłaliśmy, no nam powiedzmy to 96% jest troszeczkę oszustwem, bo już byśmy dużo mniej wysyłali, gdyby po prostu włączyli gzip u siebie. Ale nie mówiąc o żadnym gzipie, udało nam się na całej komunikacji, w tej aplikacji przy tym pełnym przejściu, zejść do 16% tego, co oryginalnie było wysyłane. I to są wszystko bardzo ładne liczby, ale koniec końców liczy się to, w jaki sposób wpływa to na użytkownika. I ja wam to pokażę. Zrobiliśmy sobie... A, już się pojawiło tylko tutaj. Zrobiliśmy sobie na symulatorze przejście przez całą aplikację i nagraliśmy to. Później drugą aplikację. Aha, to jest dosyć ważne, że ten middleware rozwijaliśmy długo równolegle i był jeden nagły moment przejścia na to nowe API. Co w ogóle dało nam taką możliwość, że możemy bardzo niemal tą samą wersję aplikacji porównać na jednym i drugim API. Więc w tym momencie mamy starszą aplikację, jeśli dobrze pamiętam z tej strony, która będzie szła, razem będziemy się przez nie przeklikiwać, ale w momencie jak nowsza skończy, to będzie czekała na tą starszą. Więc taki żywy przykład. Start, logowanie. Idzie w tym momencie, idzie sporo danych konfiguracyjnych tak naprawdę. Można było masę rzeczy skonfigurować w tej aplikacji i one przeszły i podstawowe do wyświetlenia też informacje, ale konfigurowały też wiele rzeczy, które nie były używane tutaj, były na przykład na webie używane. Dalej przechodzimy przez tutorial. Oba były szybkie, bo on jest offline'owy i w tym momencie w dashboard, to jest w ogóle kobyła. Tak naprawdę w tym momencie robiliśmy tak, że w middleware przeliczyliśmy dane i wysłaliśmy te, które były potrzebne do wyświetlenia. A stare API po prostu wysyłało oryginalne dane i wszelkie agregacje czy przeliczenia były już wykorzystywane lokalnie. Jeśli jeszcze używamy tej aplikacji po tych 40 długich sekundach, to dalej przechodzimy i zobaczcie, jakby to są już krótkie zapytania o małe ilości danych i troszeczkę się rozjeżdżają te aplikacje, ale już nie tak dużo. Czyli widać, że jakby duże optymalizacje niewiele już zmieniały w tych ostatnich ekranach, tam raptem gdzieś tam parę sekund. I koniec końców mamy ogromną różnicę, o, szkoda, się nie zatrzymał, mamy ogromną różnicę między tym, jak przechodzimy przez całą tą aplikację. Jeśli jesteście użytkownikiem to i macie możliwość wyboru jednej spośród kilku aplikacji, to takie długie, wiszące widoki będą wystarczająco długie, żebyście zdążyli odinstalować tą aplikację i zainstalować konkurencyjną. Jeśli natomiast jesteście przybici do tej aplikacji i nie ma konkurencji, albo robicie aplikację dla ludzi w odpowiedniej firmie i macie to gdzieś, bo nie przejdą na inną, to w sumie nie trzeba. Nie ma problemu, jakby i tak nic nie zmienią. Okej, to jest tak naprawdę tyle z tematu. Parę linków ja przedwczoraj tweetowałem, ale za moment jeszcze zatweetuję link do prezentacji. Akamai State of the Internet jest świetny do przejrzenia, chociażby z ciekawości dla każdego. Swagger, czyli to narzędzie do dokumentacji online'owej i firma, która jest tak zajebista, że pozwoliła mówić o konkretnym produkcie, ponieważ większość firm lubi jednak ukrywać to, że mają takiego wykonawcę gdzieś dalej, bo przed inwestorami lepiej się wypada, mówiąc, że mają wewnętrzny swój zespół i prężną, dobrą firmę, więc dzięki wielkie dla aplauz. Jeśli macie jakiekolwiek przemyślenia, uwagi, pytania, to chętnie odpowiem. Prosiłbym każdą osobę, która ma pytania, o zgłoszenie się. Podam mikrofon. Więc jakby wniosek z tego, co mówiłeś, jest taki, że jeśli wystawiamy publiczne API, które chcielibyśmy, żeby mogło być sensownie używane przez mobilnych, to powinno być jak najbardziej zagregowane wszystkie możliwe dane, które w jednym zapytaniu mogą być potrzebne, plus ta ekspansja, tak? Plus co? Plus ekspansja, tak? To się tak nazywa? Tak. Czy jest taka granica agregacji, która jednak przestaje być użyteczna dla mobilnych? To mnie ciekawi. No więc staramy się nasze API, jeśli robimy pod konkretną aplikację... Ja mówię już takim publicznym, robić, nie? Dokładnie właśnie. Jeden do jednego. Jeśli robiłbym publiczne, żeby aplikacje dobrze działały, to przede wszystkim expansion, bo nie wiesz, pod co się optymalizujesz. Czyli jak najwięcej tych danych, tak? Nie wiem, pod co się optymalizuje, ekspansja. Dokładnie. Ale napisać na początku, że dobre API to nie jest mobilne API. Myślisz, że powinno się wystawiać dwa API po prostu? API restowe i API mobilne? Czasami wystawiamy więcej nawet API niż dwa. Czasami... Czyli więcej niż to jedno właśnie? Czyli więc te same dane, ale dwa, z inną syntaktyką. Bo na przykład iPad pokaże dużo więcej informacji i będzie miał inne ekrany niż aplikacja na iPhone'ie.
prawda? Aplikacje androidowe też inaczej działają na tabletach z natury rzeczy, czego innego się spodziewasz w ogóle od aplikacji, i na telefonie. Zależy też może na jakim telefonie, prawda? Ja mam na przykład tam ponad 5 cali mocno wyświetlacz, ale jeśli masz na przykład 3,5 cala, malutki telefon, to będziesz miał tylko podstawowe informacje, dobre do notyfikacji, podstawowych zmian, ale nie będziesz chciał konfigurować dużo rzeczy, bo to jest niewygodne po prostu. Dlatego wtedy czasami robimy inne do tabletów API już, a inne do mobilnych, nie tylko do przeglądarki. Czasem panel administracyjny ma swoje API, a strona internetowa oddzielne. Więc jakby rdzeń i core działania wszystkiego jest wspólny, jest łącznie odtestowany, natomiast API jest tylko tak naprawdę sposobem dostępu do tej samej logiki. Więc nie ma dużej duplikacji kodu, w większości to jest... Dobra, dzięki. Jeszcze dopytam potem może, ale chciałem skomentować, po co mi się podobała prezentacja. Brakowało mi trochę, żebyś powiedział też, jak to zrobiliście. Pokazałeś ten przykład ostatni z case study, nie? Jestem ciekaw, jakich narzędzi w backendzie użyliście, nie? Żeby to osiągnąć. Okej, to jest ciekawe. Korzystaliśmy, pisaliśmy w middleware w Groovy, korzystaliśmy z Jack RS zaimplementowanym jako Jersey 2. Do dependency injection używaliśmy Groovy'ego, a serwer aplikacyjny, nie pamiętam co było, ale użyliśmy albo Jetty, albo Tomcat generalnie. Nie, w ogóle nie ma generalnie dla, expansion jest najtrudniejsze, nie ma narzędzi i musicie też zrozumieć, że to jest bardzo trudne i customowe wobec tego, jakie API robicie, bo nawet jeśli na przykład używacie Hibernate'a, to trzeba by dociągnąć dalsze encje w momencie, kiedy zaczynasz przekładać coś na JSON-a. Jeśli to jest nawet tylko nawigacja i wyciągnięcie czegoś z JSON-a, który jest zagregowany i po prostu chcemy go obciąć, wysyłając to na telefon na przykład, nie? To nie ma narzędzi, które to po prostu zrobią, to jest dość generyczny problem. Filtr, który będzie obcinał, jest niesamowicie prosty. Nie widziałem żadnego w ogóle narzędzia. Jakby szukałem w narzędziach do HTOS jakichś gotowych, czy jest coś takiego, nie było. Po expansion szukałem, nie znalazłem żadnego narzędzia, ale to jest bardzo prosty case. Jeśli chodzi o to zagnieżdżanie zapytań, to znaczy, że wyciąganie pól z dalszych ENCI, to już jest trudne i bardzo zależy i od Twoich wewnętrznych narzędzi, i od API. I tak naprawdę w dużej mierze musisz po prostu napisać to pod siebie. Słabe, szkoda, ale daje zajebisty efekt. Podczas testowania aplikacji mówiłeś, że emulujecie sieć 2G. Mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć, że kupicie pakiety i tak dalej? Tak, wiecie co? Nie wiem, czy jest tu sieć Wi-Fi, żebym się szybko wpiął. Jeśli nie, dobra, to za moment zatwituję, jak usiądę po prezentacji, ale generalnie jeden z chłopaków pracujących w Polidei napisał fajny, znaczy właściwie tak naprawdę skustomizował istniejący system operacyjny na routery i w tym momencie mamy oddzielną, wydzieloną sieć, do której możesz się zalogować, przechwycić urządzenie, z którym pracujesz, czyli powiedzmy dosyć łatwo, bo tak naprawdę na stronie administracyjnej dostajesz od razu QR code, w którym zczytasz w urządzeniu i już wtedy jesteś połączony i zaczynasz sterować trochę tym urządzeniem, to znaczy właśnie system zaczyna, no jest kilka różnych konfiguracji tak naprawdę, możesz łatwo przerwać połączenie albo przyciąć limit do niemal do zera. Możesz też emulować 2G, 3G i LTE są gotowymi konfiguracjami, więc po prostu klikasz, że chcesz się mniej więcej czuć jak w takiej sieci i wszystko to zopen source'owaliśmy i jest na GitHubie Polidei. Dostępne, można sobie wrzucić na router i podziałać z tym. Polecam. To jest na Wi-Fi, czyli jakby komunikujesz się ogólnie przez Wi-Fi, ale jakość połączenia jest emulowana przez router. Access point w zasadzie, sorry. Jakieś pytanie jeszcze? Wojtku, czy mógłbyś ewentualnie podać przykład jakiegoś fajnego API, które jest dostępne, nie wiem, na GitHubie czy w jednym z popularnych serwisów wystawiających restowe API dla mobilek, na którym warto się wzorować, które warto podejrzeć? Z takich ogólnych API wydaje mi się, że fajny jest naprawdę na Facebooku, bo mają właśnie ten expansion, przynajmniej na tym przecinaniu
pól. Poza tym mają właśnie przejścia między NC-ami w dokumentacji akurat robione. To nie jest tak, że macie linki całe, ale jeśli korzystacie z dokumentacji i macie odnośniki do innych NC, po prostu możecie kliknąć i przejść do momentu w dokumentacji, które dokładnie pokazuje, jakie zapytanie trzeba zrobić, żeby dostać to, co w tym momencie wybraliście i jak wygląda odpowiedź. I Facebook ma pod tym względem bardzo fajne API, chociaż nie jest restowe, bo jest takie, chyba zwykłą to nazywać restowate, restish, czyli jakby gety i posty i delety służą metody HTTP do odpowiednich rzeczy, jak powinny, ale akcje i tak bardziej zaawansowane wywołujemy, mówiąc, jakie to są akcje, jak zawiązanie jakiegoś tam friendshipu i tak dalej, a nie koniecznie na masie różnych NC korzystamy, używając. Jeszcze jakieś pytania? Dobrze, nic nie widzę, także podziękujemy Wojtkowi za spotkanie. Dzięki wielkie.